Już? Niedawno odbył się Narodowy Test na Inteligencję. Polacy wypadli w nim bardzo dobrze. Za dobrze. Mają rzekomo IQ na poziomie 100. Postanowiłyśmy sprawdzić, czy wyniki nie są oby sfałszowane. Jak inaczej wytłumaczyć to, że wybrana grupa policjantów osiągnęła jeden z najlepszych wyników, a blondynki usytuowały się... Przeprowadzimy swój sprawdzian, który zdemaskuje fałszerzy testu. Ciekawe, jak blondynki poradzą sobie z tymi pytaniami. Kim był Karol Darwin? To są bardzo trudne pytania. Wynalazcą. Karol Darwin? Chyba pisarzem. Nie wiem. Bardzo. Mamy tylko dwa pytania. Jesteś szalona. A kim był Karol Darwin? Nie wiem. Ale dlaczego ja odpowiadasz na te pytania w ogóle? To jest test na inteligencję? Tak. Nie chcę tym brać udziału, proszę. Dzięki. No widzicie przecież. Jak wynika z naszego badania, Narodowy Test na Inteligencję został jednak sfałszowany. Uff, wszystko jest w porządku. Nadal możemy z czystym sumieniem opowiadać kawały o blondynkach. Niestety, nasze ankietowane nie zgodziły się na opublikowanie wyników. Dorota Kornacka, Kasia Walczyńska, Małgosia Nowicka.